Jest tego trochę, są tylko te same największe płocie. Piękna ryba. Pięknie się prezentuje. Coś pięknego. A jest, ale branie było ładne. Tutaj jest, tak. Cześć, siema ekipa, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Wędkuję w Polsce. Tak jak widzicie, piękne słońce dzisiaj. Mamy 1 marca, piękną pogodę, a ja wybrałem się dzisiaj na moją domową, piękną, ukochaną, żyłaską rzekę w poszukiwaniu płoci. Będę się bawił z batem, z płotkami oraz mam informację, że zaczęły brać liny, więc jedna gruntówka będzie wyrzucona na rasówkę z bombką bez zanęty, typowo, a nuż może się uda złowić pięknego, fajnego lina. Trzymajcie za mnie kciuki, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już przy rybach. Dobra, pora przygotować zanętę. Na dzisiaj przygotowano mam zanętę płoć Grundbite od firmy Meus. Fajne opakowanie, ekonomiczne, 2,5 kg. Dzisiaj głównie się przygotowałem do łowienia płoci, więc tak będziemy je łowić. Oprócz tego mam przygotowane czarną ziemię, żeby dociążyć, żeby tak ryby się szybko nie najadały. I standardowo, jak to na płocie, uwielbiają kukurydza do łowienia oraz do nęcenia. Zanęta jest fajna, z mikropeletem. Bardzo fajnie pachnie. Ma dużo fajnych, grubszych frakcji. Do tego ziemi. I kukurydzę. No to co, pora coś poręcić. Mam przygotowane 6 dużych kul. 3 są bardzo mocno zbite i 3 leciutko. Więc wrzucimy im. Nawet trafiłem. Zaczynam najpierw od białych robaczków. I bawimy się. O. Jest i pierwsza rybka. Co to mamy? Mała, niewymiarowa płoteczka. Dobra. Taka do wody. Tak, płoteczki biorą właśnie pięknie.
Jest i druga rybka. Troszkę większa. O! Mam większą. Nawet już wymiarowa płotka. Ja też mam. Ale nie duża. Do wody. Jest, jest rybka. Widzieliście branie fajnie? Taka oto tu piękna płoteczka. Coś pięknego. Na kukurydzkę. Ekstra. Piękne ryby. Prosty zestawik, 2,5 g spławiczek, bardzo lekko, mały haczyczek. Mamy początek marca, więc ryby jeszcze nie są tak w pełni skore do brania. Jest! Fajna połoś, pięknie walczy na tym zestawie. Przepięknie, zobacz jak się gnie pani. Podkarmienie dużo dało. No. Taka tutaj piękna ryba. Cieszy, bo nie są to krąbie, tylko piękne nasze szlachetne płocie. Jedna kukurydza na haczyczek i się bawimy. A jest, ale branie było ładne. Troszkę mniejsze. Ale jest. Fajna zabawa, piękne łowienie. Widzisz, zanęta zaczęła działać i troszkę teraz praktycznie, oj, teraz praktycznie rybka za rybką. I na kukurydzę, wiesz, teraz próbuję, żeby ograniczyć ilość tych małych ryb, to na kukurydzę.
Jest. Co? O nie, to jest zły znak. To jest zły znak. Krąb. Ho, ho. Jest. Uuu, ale chodzi. Uuu, zobacz jak chodzi ty. Ale pięknie chodzi. No, będzie największa chyba dzisiaj moja płotka. Ty jedną taką wielką złowiłeś dzisiaj. Piękna jest, no. O, ta już piękna, no. Piękna ryba. Piękna, no ta rybka to już naprawdę piękna. A jak powalczyła, takie waleczne są te płocie, że szok. O, jest rybka. No, Federyk wreszcie. I to coś całkiem. Okoń. Wymiarowy okoń, kurde, zobaczcie. Taki okonek i wraca do wody, buźka. Hops. Jest. Kolejna. Troszkę mniejsza. A, dostałem w kamerę. Tak jest. Płociska. Wow, ale branie. Pięknie walczy, będzie znowu piękna płoć. Jajen. Pięknie chodzi. Piękna płoteczka. Piękna rybka.
Bawi się, bawi, tak, 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 jeszcze troszeczkę. Ło! Ale branie było. Pięknie. Ale to nie jest duża ryba. Na spławiku też mi wciąga, patrz ty, zobacz. Podwójny hol, kurde, ty. No. Okoń znowu. Ale. Niestety okoni opanowały. Jak mają wziąć te liny, powiedz, co? Pięknie wygląda. Buziak, uciekaj. Co to, kurczę, krąpie nam weszły, nie. To jest już znak, dziadek, że pomału kończyć, wiesz? Trzeba. Jak już krąpie atakują. Uciekaj. Coraz zimniej to i mady się nie chcą ruszać. Udają, że zdechły. Masz znowu ładną płoć. Nie, krąpiczka masz, a widzisz. Płotka nie krąb, co? A tu mi coś też ładnie jedzie, tak jest. Hop, jest też. No, ładne ugięcie, ładna płotka znowu. No i jest połów z dzisiaj. Jest tego trochę, są tylko te same największe płocie. No niektóre były naprawdę piękne. Tak jak ta. Piękne ryby. Bardzo dużo jeszcze rybek wypuszczone. Tych mniejszych dużo krąpi, trochę okonia. Ale dzień jak najbardziej super na rybach. Coś pięknego. No i przy pięknym słońcu pora wypuścić rybki. Niech płyną. No weź może trochę, no. Pociągnij siatkę do góry jeszcze, no. Oj, dobra, pora kończyć dzisiejsze łowienie, korzystając jeszcze z odrobiny światła zachodzącego. Fajny dzień spędzony nad wodą, piękne płocie połowione. Niestety nie udało się złowić tego upragnionego lina, no ale trudno. Będę jeszcze próbował. Marzec i kwiecień jest dla mnie sezonem federowo-spławikowym i takie filmy będziecie oglądać u mnie na kanale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, łapka w górę dla zasięgu. Napiszcie w komentarzu, czy też u Was rybki biorą fajnie, czy jest bieda. Ale pamiętajcie, czas nad wodą to jest czas dla nas, to nie jest czas stracony. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach Wędkuję w Polsce. Siema!